Tarnów się zmienia to najnowsze wydanie Urzędu Miasta. Na pierwszej stronie świąteczne życzenia od prezydenta Romana Ciepieli. W środku na 22 stronach lista osiągnięć, sukcesów i wielkich planów, które jeszcze przed nami. Modernizacje wysokiej jakości, nowe miejsca pracy, nowe parkingi, autobusy i stadiony. Jednym słowem, niekończące się pasmo sukcesów. Tak wynika z lektury, którą na święta zaprezentował mieszkańcom Roman Ciepiela. To jest naturalne, że jeżeli wydajemy publiczne pieniądze, to mieszkańcy, podatnicy mają prawo wiedzieć, na co zostały wydane i ta publikacja została dostarczona do każdego mieszkania tarnowskiego, a już czy celnicy sami wyciągną wniosek, czy dostarczyliśmy im wiedzy, która jest im niezbędna do zrozumienia tego, jak funkcjonuje miasto, na co wydawane są pieniądze. Są oczywiście priorytety, na przykład obiekty sportowe, które w dużej ilości zostały zmodernizowane, oddane do użytku. Prezent nie okazał się tani. W sumie za tę laurkę Urząd Miasta zapłacił 42 tysiące złotych z naszych podatków. Na krytykę działań włodarza nie trzeba było długo czekać, zwłaszcza ze strony oponentów politycznych, dla których to kolejny dowód na to, że prezydent wydatkuje środki. Ale nie tam, gdzie trzeba. Takiej niezależnej, rzetelnej oceny prezydent Roman Ciepiela po prostu się boi. Prezydent krytyki bardzo nie lubi. Prezydent bardzo nie lubi krytykujących go dziennikarzy. Stara się tą krytykę blokować, stara się tą krytykę hamować. Z tego, co mi wiadomo, zdarzały się przypadki interwencji prezydenta u najrozmaitszych wydawców takich czy innych mediów, które to interwencje miały na celu właśnie dziennikarzy zwalniać, dziennikarzy trochę szykanować. Zdecydowanie nie tędy wiedzie droga, jeśli chodzi o informowanie mieszkańców o tym, co się dzieje, na lokalnym gruncie. Te pieniądze, jak dodaje Dawid Solak, można by przeznaczyć na Sylwestra na rynku, którego w Tarnowie od lat nie było. O to, czy ten rok był tak świetny, jak chwali się prezydent, zapytaliśmy tarnowian. Na pewno te drogi, bo to jest koszmar i korki są po prostu, nie ma gdzie zaparkować samochodu. Dużo parkingów, żeby było. W tej chwili chodzę na piechotę, bo to jest bez sensu. Jest tak zakorkowany Tarnów, że nie da rady. I tego bym życzył sobie i wszystkim państwu, całemu miastu mojemu przede wszystkim, żeby wreszcie ta gehenna nasza się skończyła. Jak udało nam się dowiedzieć nieoficjalnie nad publikacją, z której prezydent jest bardzo dumny, a tarnowianie tych powodów do dumy specjalnie nie widzą, pomagał Grzegorz Pulit. Były już doradca Romana Ciepieli, który jednak wciąż z nim współpracuje. Julita Majewska, z Wami TV. Rekonstrukcja rządu zacznie się po święcie Trzech Króli, tak zapewniał wczoraj na antenie TVP Info premier Mateusz Morawiecki, dodając, że służba zdrowia to prawdziwa kula u nogi, która potrzebuje natychmiastowej naprawy. Czy to oznacza dymisję Konstantego Radziwiłła? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że akcje Józefy Szczurek-Żelazko z Brzeska, która obecnie jest wiceministrem zdrowia, rosną. Pojawiły się nawet spekulacje, że to właśnie ona może zastąpić Radziwiłła w fotelu ministra zdrowia, którego próby porozumienia z lekarzami jak na razie doprowadziły do tego, że niektóre szpitale zamykają oddziały, bo nie ma kto pracować. Prawie wszystkie mają problemy z zapewnieniem dyżurów na oddziałach. Decyzję o odwołaniu, powołaniu ministrów podejmuje pan premier. Wszyscy ministrowie, jak i wiceministrowie podali się do dymisji, złożyli odpowiednie dokumenty i w tej sprawie pan minister Morawiecki będzie podejmował decyzję. Na ostateczną decyzję trzeba więc poczekać. Święta, Sylwester i Nowy Rok to najbardziej pracowity okres dla służb mundurowych i szpitalnego oddziału ratunkowego. W tym roku było wyjątkowo spokojnie i obeszło się bez tragicznych zdarzeń. Generalnie biorąc pod uwagę ilość tych imprez, które się odbywały tutaj, szczególnie w centrum miasta, możemy powiedzieć, że Sylwester przebiegał bardzo spokojnie. W zasadzie nasze interwencje ograniczały się do osób spożywających alkohol w miejscach publicznych tradycyjnie, ale to ta skala nie była większa jak takie typowo dni weekendowe, gdzie ilość tych imprez jest dosyć duża. Oprócz tego ujęto 5 osób, które wywołały bójki. Na fajerwerki skarżyły się szczególnie starsze osoby. Więcej pracy było w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale i tam, biorąc wcześniejsze doświadczenia, mogło być znacznie gorzej. Do godziny 15 na stronie urazowej mieli bardzo dużo pacjentów. Po godzinie, znaczy tak gdzieś wieczorem, po 20 to urazówka mniej pracowała. Za to dużo było pacjentów na ogólnej stronie.
udary, zawały, naciśnienia tętnicze. Nietrzeźwych było też parę osób, po dopalaczach, z tym, że po dopalaczach najwięcej było akurat nie 31 i 1, tylko 30. Pomocy potrzebowało także kilku amatorów fajerwerków. Na szczęście obrażenia były powierzchowne i nie trzeba było operować ani amputować. Po spokojnym okresie świątecznym możemy zatem stwierdzić, że na szczęście podobnie spokojnie było w Sylwestra i Nowy Rok. Kilka zaawansowanych technologicznie sal symulacyjnych do kształcenia kadr medycznych, specjalne podręczniki, aplikacja, platforma do e-learningu, a nawet kompleksowy program szkoleń dla kadry dydaktycznej Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. To wszystko uda się stworzyć dzięki unijnej dotacji w wysokości ponad 2 milionów złotych pozyskanej z Ministerstwa Zdrowia. W tym projekcie bardzo duża część funduszy zostanie przeznaczona na zakup sprzętu z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności, trenażerów, stworzenie jakby takich warunków szpitalnych tutaj w naszej uczelni. Planowane są takie pomieszczenia jak sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala symulacji z zakresu ALS-u i BLS-u, to są sale pierwszej pomocy przedmedycznej i jeszcze sala dotycząca egzaminu OSCI. Będzie to sala taka typowo sala szpitalna z dyżurką pielęgniarską. Realizacja projektu już się rozpoczęła. Pierwsze zajęcia w nowych salach rozpoczną się w nowym roku akademickim. Na placu Szczepanika odbyło się wspólne śpiewanie kolęd. W ramach koncertu uczniowie ze Szczepanika wraz z zespołem muzyczno-instrumentalnym zaśpiewali najbardziej znane kolędy. Uroczystość co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas kolędowania rozstrzygnięto także dwa konkursy. Pierwszy napiernik o tematyce związanej z Tarnowem, a drugi z przebraniem jasłkowym. Gwiazdka na Starówce pod hasłem "Zaproś sąsiada na śpiewanie kolęd, a najlepiej w przebraniu jasłkowym". Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Panie migają, króle witają, pasterze śpiewają, króle tak lękają, cuda cuda ogłaszają. Rada Osiedla chce, żeby to było wydarzenie cykliczne, ponieważ zwyczaj kolędowania jednak zanika w polskim społeczeństwie. Brakuje nam tych kolędników, którzy dawniej chodzili po domach. Organizatorem wydarzenia była Rada Osiedla Starówka. Za nami czwarty tarnowski bieg sylwestrowy. Zawody odbyły się na terenie Parku Sanguszków. Zawodnicy mieli do wyboru dystansy 5 i 10 km, a marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Każdy uczestnik zawodów otrzymał medal, a najlepszym wręczono nagrody. Tarnowski bieg sylwestrowy odbył się już po raz czwarty na terenie Parku Sanguszków przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Cieszymy się, że jesteśmy współorganizatorami tak fajnej imprezy sportowej, że jeszcze w ostatnim dniu starego roku mieszkańcy Tarnowa i nie tylko Tarnowa mogą spróbować swoich sił, mogą zabawić się, mogą spędzić ten czas w sposób sportowy. Frekwencja z roku na rok rośnie o 100%, rok do roku dokładnie, i w tym roku wystartowało 171 osób. Wszyscy dobiegli do mety, wszyscy zdrowi oczywiście, bo to jest najważniejsze w imprezach takich masowych, sportowych. Także rozpoczęliśmy uroczyste zakończenie sportowego roku kalendarzowego, a także to jest początek Sylwestra. Także takie zawody służą nie tylko zdrowiu, ale też dobremu samopoczuciu i dobrej zabawie. Organizatorami wydarzenia były Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych i Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Świat Pracy w Tarnowie.